Piątek, 23 lutego. Grzegorz Rządło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Rolnicy cały czas wyjeżdżają na ulicę i protestują. W piątek kilkadziesiąt traktorów i samochodów ciężarowych blokowało drogę w pobliżu lotniska w Pyrzowicach. I to nie koniec, bo za kilka dni rolnicy zamierzają zorganizować duży protest w Warszawie. Paweł Jędrusik. Dziś na trasę przy lotnisku w Pyrzowicach wyjechało około 70 ciągników, które blokowały drogę 913 od trasy S1 w kierunku portu. Rolnicy po raz kolejny mówią, że ten protest nie dotyczy tylko ich. Chcemy też również do lokalnej społeczności przemówić, że to nie jest problem tylko rolników, tylko nas wszystkich, że jesteśmy karmieni syfem. W piątek rolników wspierali górnicy z Solidarności, a także myśliwi. Jesteśmy grupą ludzi, którzy wykonują bardzo dużą pracę, jeżeli chodzi o gospodarkę łowiecką, a nie jesteśmy niedoceniani. I musimy współpracować z rolnikami i chcemy współpracować z rolnikami, ale potrzebujemy w tym pomocy, ponieważ szkody łowieckie, które od wielu, wielu lat powoduje dzika zwierzyna, są dość duże i musimy w tym wszystkim wspierać się. Postulaty rolników są ciągle te same. Sprzeciwiają się importowi taniego zboża z Ukrainy, a także narzucanemu przez Unię Europejską Zielonemu Ładowi. Przekonują, że w ostatnich latach opłacalność produkcji znacznie spadła. Niestety jest coraz gorzej i boimy się, że jeszcze kilka takich lat i niestety wszystkie te maszyny, co Państwo widzą za nami, to będą stały u komornika albo na placach bankowych, bo niestety no, nie mamy z czego już spłacać tych rat. Nie ma w ogóle opłacalności. W tym roku cały czas dopłacamy do produkcji. Jest po prostu masakra. Rolnicy twierdzą również, że jeśli rząd nie wyciągnie do nich ręki, to grozi im bankructwo. Cóż tu mówić o działalności w tym momencie? To nie jest działalność, to jest raczej wegetacja rolnictwa polskiego, co symbolizowała trumna, którą żeśmy zorganizowali na protest w Zawierciu. Po prostu polskie rolnictwo jest składzione do trumny. Kolejny protest rolnicy zapowiadają na 27 lutego i może to być największy z dotychczasowych. Ma odbyć się w Warszawie. Mieszkańcy bytomskich Sząbierek skarżą się na plagę szczurów. Lokalna społeczność zarzuca zarządcy budynków, że nic w tej sprawie nie robi. Spółdzielnia odpowiada, że już od kilku tygodni zajmuje się problemem, a w ciągu najbliższych dni przeprowadzi kolejną szeroką deratyzację. Jednocześnie wskazuje, że to mieszkańcy mają przyczyniać się do rozmnażania się gryzoni, wyrzucając śmieci nie tam, gdzie powinni. Fatima Orlińska. Najczęściej wychodzą ze swoich gniazd wieczorem i nocą. Jak mówią mieszkańcy, grasować mają głównie przy śmietnikach, gdzie jest łatwy dostęp do jedzenia. Problem ze szczurami w bytomskich Sząbierkach znany jest od dawna, a lokalna społeczność zarzuca spółdzielni mieszkaniowej bezczynność. Widziałam, że z tamtej dziury wyszło 33 szczurów, bo ja liczyłam, godzina 15 po 9. Ludzie to były naprawdę, ja zgłaszałam to do administracji, bo ja mam wykupione mieszkanie i ja chcę mieć coś z tego, żeby było jak porządek, a nie żeby szczury chodzili tutaj. Tu jeszcze takiego sąsiada mamy, że czasami drzwi zostawi otwarte, to gdzie one mogą im wyleźć na klatko. U córki na Adolfa Piątka to tam jest bal po prostu, po 20, po 30 w dzień biegają po tych drzwiczkach, po tych kratkach. Ja bym tam dostała zawału. Ja tylko widziałam takich zdechniętych tych szczur, leżał, ale mówiły mi panie tam z tego bloku za nami, że tam jest plaga, ale czy to prawda, to ja też nie wiem. Bytomska spółdzielnia mieszkaniowa przeprowadziła deratyzację, kupiła ponad 100 kg trutki i rozprowadziła specjalistyczną piankę w wykopanych przez szczury norach. Tutaj były takie krzaki, tam były takie krzaki, powycinali to i... Bo tam, rozumiem, gniazda jakieś były ich. Gniazda i takim niebieskim płynem leją. Według spółdzielni to sami mieszkańcy przyczyniają się do powiększania się populacji gryzoni. Mimo wiat śmietnikowych bezpośrednio przy blokach odpady często kuchenne trafiają do osiedlowych ogólnodostępnych koszy na śmieci. To stwarza środowisko przyjazne gryzoniom, które w różne miejsca osiedla przemieszczają się kanałami. Złączyliśmy troszkę swoje tutaj działania z innymi zarządcami i instytucjami. Na 27 lutego są zaplanowane działania takie zorganizowane, żeby każdy zarządca w obrębie tutaj tego występowania zjawiska przeprowadził zabiegi deratyzacyjne i to powinno przynieść większą skuteczność, aniżeli działanie tylko i wyłącznie na naszych zasobach, gdzie mamy powiedzmy tam 4 budynki, ale okoliczne mieszkańcy też mieszkają w budynkach wspólnot mieszkaniowych i prywatnych właścicieli.
Ponadto administracja zapewnia, że w ciągu roku przeprowadza 2 obowiązkowe deratyzacje. Zleciła też dodatkowe deratyzacje firmie zewnętrznej, a także zabezpieczyła elewację budynków, gdzie również mogły znajdować się gniazda szczurów. Jednocześnie zarządca podkreśla, że kanalizacją nie zarządza i ma do niej ograniczony dostęp. To zarządca budynku mieszkalnego ma obowiązek przeprowadzenia akcji deratyzacji 2 razy w ciągu roku obowiązkowo. Jeśli pojawia się taki problem związany z występowaniem tych szczurów również w innym terminie niż wiosna czy jesień, kiedy te sztandarowe akcje harmonogramowe się odbywają, wówczas prosimy tych zarządców o dodatkową akcję i tutaj mamy też do czynienia z taką sytuacją. Czy duża skoordynowana akcja kilku administratorów przyniesie pożądany skutek, okaże się na początku marca. Na Stadionie Śląskim rozpoczęły się badania dzieci pod kątem wad postawy i otyłości. W wybranych terminach zarówno szkoły podstawowe, jak i osoby prywatne mogą bezpłatnie skorzystać z porad fizjoterapeutów. Jeśli specjaliści wykryją jakieś nieprawidłowości, to skierują dzieci na dalsze badania. Karolina Komada. Pani Patrycja ma 2 synów i choć od najmłodszych lat trenują sztuki walki, to i tak zauważa u nich wady postawy. Mimo że są sportowcami, to u starszego widzę na przykład, że się bardzo garbi. I to nie jest dobre. Jeśli chodzi o otyłość, to im to nie grozi. Jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli z 2020 roku, nawet 60% uczniów szkół podstawowych ma wady postawy. Im szybciej zostaną wykryte, tym większa szansa na ich skorygowanie. Właśnie na tym nam głównie zależy, żeby jak najszybciej coś wykryć i pomóc tym dzieciom wyjść z tych wad postawy. No bo wiadomo, w dzisiejszych czasach te dzieci siedzą przed komputerem albo nad telefonami i widać, że te dzieci potrzebują dużo ruchu. Badania postawy i indeksu masy ciała, które prowadzone są na Stadionie Śląskim, trwają zaledwie kilka minut. Tutaj stopy na szerokość mojej dłoni, tak? Minimalnie tą stopę do przodu. W przypadku wykrycia nieprawidłowości uczestnicy badań otrzymają kompleksowe informacje i wskazówki na temat tego, jakie kroki należy podjąć, żeby wyeliminować wady. Takie dzieci będą mogły skorzystać z bezpłatnych konsultacji medycznych, endokrynolog, dietetyk, fizjoterapeuta, ortopeda lub zostaną przekierowane do odpowiednich poradni. Najpierw je ważymy, mierzymy ich wysokość ciała i potem sprawdzamy, czy dzieci są asymetryczne gdzieś w ustawieniu głowy, barków, gdzieś tam kątów talii, a następnie mierzymy je skoliometrem, pionem i potem z tego wyliczamy BMI, wskaźniki i będziemy mieć wyniki. Badania będą prowadzone na Stadionie Śląskim do końca roku. W akcji mogą wziąć udział zarówno grupy zorganizowane, jak i osoby indywidualne. Dzisiaj jest pierwszy termin realizacji, następny mamy we wtorek, kolejny mamy w marcu, ale już mamy full booking, że tak powiem. Natomiast na bieżąco będziemy wrzucać informacje na stronie, także zachęcam do śledzenia social mediów i naszej strony. Tam jest formularz zgłoszeniowy, tam w tym formularzu figurują właśnie terminy dostępne. Mamy też ograniczone możliwości. W ramach tego projektu możemy przebadać 800 dzieciaczków. To niedużo, zwłaszcza biorąc pod uwagę, jak wiele dzieci ma problemy zdrowotne. Ich przyczyną jest głównie zbyt mała ilość ruchu. Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia z 2023 roku choruje na nią 1 200 000 Polaków. I mowa tu wyłącznie o przypadkach osób zdiagnozowanych, co wciąż nie jest taką oczywistością. Depresja, choroba, jak mówią specjaliści, uznawana już za cywilizacyjną. 23 lutego to Światowy Dzień Walki z Depresją, który każdego roku ma przypominać o tym, jak ważna jest świadomość tej choroby. Fatima Orlińska. Te obrazy są odwzorowaniem blizn, które powstały na ciele wskutek cierpienia duszy. Jak mówi autor czarno-białych prac, to kartograficzne przedstawienie śladów po samookaleczaniu. Pan Michał ma 23 lata, a na zdiagnozowaną depresję choruje od 15 roku życia. Poprzez swój tryptyk przy dramie Łydka Udo chce pokazać to oblicze depresji, którego wielu nie chce widzieć. Zdecydowanie najgorszym aspektem, przynajmniej mojej wersji depresji, używam tego słowa, ponieważ te objawy, one mogą się bardzo różnić, jest fakt, że ja mam też ataki paniki, ataki lęku i to jest coś, co bardzo negatywnie wpływa na moje codzienne funkcjonowanie. No i ogólnie takim najbardziej typowym objawem depresji jest tak zwana anhedonia, tak jest to nazywane przez psychologów. Chodzi głównie o to, że tak człowiek siedzi i nie wiem, jest głodny, ale ani nie ma ochoty na żaden makaron, ani nie ma ochoty na tosta, na nic nie ma ochoty. Wręcz nie ma ochoty po prostu, żeby jeść, mimo tego, że już burczy w brzuchu. Jak mówią specjaliści, objawów depresji może być naprawdę wiele. Często zaczyna się od przedłużającego się obniżonego nastroju i nieradzenia sobie z trudnymi emocjami.
Do tego dochodzi ukrywanie problemów nawet przed bliskimi. Brak odczuwania przyjemności z tego, co do tej pory ją dawało, wycofywanie się z własnego życia i zamykanie się w sobie, to te sygnały, że depresja może być już w zaawansowanym stadium. Depresja ma różne oblicza, tak? Ile jest osób, tyle jest tego odsłon, tak? Ale przeważnie jest tak, że te osoby, które bardzo cierpią wewnętrznie, to są osoby, które dają siebie innym, którzy wchodzą w tak zwaną rolę ratownika, nie zajmują się swoim życiem, ale uważają, że to, że pomagają komuś, że czują się potrzebni, sprawia, że oni czują się lepiej, a tak naprawdę coraz bardziej pogrążają siebie. Dlatego tak ważne jest budowanie świadomości o depresji, czemu służy m.in. Światowy Dzień Walki z tą chorobą. Cały czas panuje przekonanie, że to coś wstydliwego. Boją się mówić, chociaż wiedzą, że coś jest nie tak u nich. Ale wiem, że dużo ludzi to ma. Tylko, że się boją mówić, wstydzą się, bo u nas jeszcze to jest naprawdę w powijakach, mimo wszystko. Mam znajomą, która ma zdiagnozowaną depresję po prostu, więc nie miałem tego, że tak powiem, tego momentu, w którym ja bym musiał, że tak powiem, ją diagnozować, chociaż nie jestem lekarzem, ale no po prostu wsparcie, no i tyle, no co nam pozostaje. Ostatnie dane o depresji Narodowego Funduszu Zdrowia z 2023 roku mówią, że w Polsce zdiagnozowanych chorych jest ponad 1 000 000 osób. Nie wszyscy sięgają po pomoc. Coraz częściej na depresję chorują dzieci i młodzież, którzy podejmują próby samobójcze. Martwi nas to, że dostęp do opieki psychiatrycznej dla dzieci jest bardzo w tej chwili ograniczony. Dostęp do psychiatrów, dzieci czasami czekają rok na wizytę, w związku z tym trudno jest też reagować na różne niepokojące się sytuacje. W Dniu Walki z Depresją specjaliści przypominają o bezpłatnych numerach, pod którymi w większości całodobowo osoby w kryzysie psychicznym mogą uzyskać wsparcie. Wszystkie znajdują się na stronach Ministerstwa Zdrowia. Jedna z ikon Katowic już oficjalnie jest zabytkiem. Pomnik Powstańców Śląskich został właśnie wpisany do rejestru. Taką decyzję podjął Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków. Jakie argumenty przemawiały za taką decyzją? O tym Paweł Jędrusik. Tego pomnika nikomu z województwa śląskiego przedstawiać nie trzeba. To jedno z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Katowicach i trudno znaleźć kogoś, kto nie popiera decyzji konserwatora zabytków. Jestem za. Dlaczego? Zawsze mi się kojarzyło z Katowicami, jest tutaj w to miasto tak związane. Dokładnie nie wiem historii, jak powstał, ale mi się wydaje, że to jest dobry pomysł. No oczywiście, że tak. Jest to centrum Katowic, centralny punkt. Myślę, że warto, żeby ludzie wiedzieli, co to jest, jakie były powstania śląskie, kiedy były powstania śląskie. Że to są bardzo ważne wydarzenia dla historii tego regionu. Śląski Wojewódzki Konserwator Zabytków swoją decyzję argumentuje tym, że wybudowany w 1967 roku pomnik jest dziełem sztuki. Pomnik Powstańców Śląskich, wybitne też dzieło plastyczne, architektoniczne, bo tam współpraca pana Gustawa Zemły, rzeźbiarza, i pana Wojciecha Zabłockiego, architekta, który to wszystko konstruował, całe to otoczenie, w tym nasyp, na którym pomnik się znalazł. Predestynują go jak najbardziej jako dzieło architektury, ale przede wszystkim dzieło rzeźbiarskie. Podobną opinię wyraża nowy wojewoda śląski Marek Wójcik, który prywatnie kolekcjonuje historyczne pocztówki z Katowicami. Pomnik Powstańców Śląskich bezsprzecznie jest zabytkiem, jest dziełem wybitnych architektów i jest też jednym z symboli miasta. Myślę, że decyzja o wpisaniu pomnika do rejestru zabytków jest słuszna i liczę na to, że dzięki tej decyzji ta przestrzeń już nigdy nie zostanie zmieniona, nie zostanie zabudowana. Wpisanie pomnika do rejestru zabytków oznacza, że nie wolno go wyburzyć, a wszelkie prace, które będą przy nim prowadzone, będą wymagać zgód i nadzoru konserwatora. To wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa w piątek. Miłego weekendu życzę i do zobaczenia w poniedziałek.